14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Właśnie z tej okazji w ratuszu wręczono nagrody dyrektorom szkół i nauczycielom. Uroczystość umilił występ chóru Cantabile, który przygotował specjalny repertuar dla swoich pedagogów. Jesteś kwiatem, który do życia się młodzi, lecz nie zakorzenia się. Jak piosenka, która się nigdy nie nudzi, z deszczu mnie prowadzisz do snu. W części oficjalnej spotkania zastępca burmistrza Polkowic Wojciech Marciniak złożył wszystkim nauczycielom życzenia w dniu ich święta. Wręczył również listy gratulacyjne i przepiękne bukiety kwiatów. Wśród nagrodzonych większość to panie, ale w tym zacnym gronie znaleźli się także panowie. My jako młodzi ludzie jeszcze, uważam się za młodego, kształtujemy po prostu przyszłe pokolenia. Ludzi, którzy przejmą stery władzy, przejmą sprawy związane z rodzinami, z rozwojem państw i tak dalej. To jest bardzo ważna rola, którą musimy pełnić jak najlepiej potrafimy. To bardzo wielka odpowiedzialność. Zgadza się, w każdej chwili musimy być odpowiedzialni. W każdym momencie, kiedy spotykamy się z młodymi ludźmi, pamiętajmy o tym, że my kształtujemy ich rozwój, rozum i decyzje, które będą podejmowali, które będą miały wpływ również na nasze życie. Przez wiele lat dużo się zmieniło. Dzieci są bardziej otwarte. Jak widzimy, jakie przychodzą, to są bardziej śmiałe, uśmiechnięte, nie płaczą przede wszystkim. Edukacja się oczywiście zmieniła i na lepsze, na gorsze, ale ogólnie kto kocha dzieci, kto kocha pracę nauczyciela, jest zawsze zadowolony. Czego właściwie można by było życzyć nauczycielom najbardziej tego dnia? Co pierwsze mi do głowy wpada, to chyba myśl taka, żeby stabilizacji, żeby w końcu nauczyciel mógł pracować i pracować tak, jakby chciał z dziećmi, zająć się tym, co jest istotne w tym, kształcenie, wychowanie, nauka tego naszego młodego pokolenia. A niestety coraz bardziej to jakby odsuwa się, nie z przyczyny, że nauczyciel nie chce, ale z tej innej przyczyny wymagań, które przed nami stawia ministerstwo, ciągle coś zmieniając, oczekując, bardzo dużo papierów nauczyciele mają do wypełniania, różnych innych zajęć i boimy się, żeby to dziecko gdzieś nie zostało z tyłu, gdzieś tam zatracone. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne wydarzenie dla każdego pracownika oświaty. Otrzymane nagrody to dowód uznania przez organ prowadzący, jakim jest gmina Polkowice, dla ciężkiej pracy nauczyciela.